Piotr Koseda pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg od 1994 roku. W sierpniu 2014 został odwołany ze stanowiska przez Andrzeja Pałuckiego, tuż po otrzymaniu przez ratusz wstępnej wersji raportu NIK związanego z przebudową jedynki. Koseda zdecydował się walczyć w sądzie o przywrócenie do pracy. Jaki jest wynik kilkumiesięcznych zmagań przed sądem? Z informacji udzielonej przez pełnomocnika pracodawcy wynika, że Sąd Drugiej Instancji zmienił wyrok Sądu Rejonowego Sądu Pracy w ten sposób, że uznał, że niecelowym jest przywrócenie do pracy pana dyrektora Kosedy i zmienił w tym zakresie wyrok. Pełnomocnik pracodawcy wystąpi o wyrok z uzasadnieniem, wtedy będziemy wiedzieć bliżej i poznamy motywy wyroku sądu. Pan Koseda zgodnie z tym wyrokiem nie wróci do pracy, sąd zasądził odszkodowanie. Sąd zatem byłego dyrektora MZD do pracy nie przywrócił, ale jak podkreśla jego pełnomocnik Piotr Tucholski, gra toczyła się o wyższą stawkę. Ważniejsze było dla nas to, żeby obronić dobre imię pana Kosedy. Ja zwracam uwagę na okoliczności, w których on został zwolniony z pracy. To znaczy zarzucono mu zasadnicze błędy przy procesie przebudowy drogi krajowej nr 1. I to było rzekomą podstawą złożenia mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. W naszej ocenie było to nieprawdziwe, krzywdzące, wobec czego postanowiliśmy właśnie złożyć to odwołanie. I w tym zakresie sąd przyznał nam rację w całości, to znaczy sąd przyjął, ustalił, że mój klient żadnej odpowiedzialności za błędy, które wytknął NIK, nie ponosi, że osobą decyzyjną był kto inny, wobec czego nie mogąc przywrócić pana Kosedy do pracy, sąd przyznał mojemu klientowi odszkodowanie. Czy to już koniec całej sprawy? Sąd Najwyższy mianowicie stwierdził, że fakt połączenia na przykład zakładu pracy z jakąś inną jednostką nie może być tam przed się przyczyną do odmowy przywrócenia do pracy. Zwracam uwagę na jedną rzecz. MZD nie został zlikwidowany. On został połączony z inną jednostką budżetową i ta nowa jednostka budżetowa oprócz innych zadań wykonuje również w pełnym zakresie wszystkie zadania, które dotychczas wykonywał MZD. Wobec czego w mojej ocenie można było stworzyć stanowisko dla pana Piotra Kosedy, które odpowiadałoby, jeśli chodzi o kompetencje, zakres decyzyjności, wymagane kwalifikacje, temu wszystkiemu, co do tej pory wykonywał pan Piotr Koseda. Telewizja Kujawy.